skrócony dekalog dla polityka według naczelnego. Pierwsze, nie będę kradł. Dwa, nie będę cudzołożył współpracownicami i współpracownikami. Nie będę się joanizował oralnie na mównicy. Nie będę spiskowo układał się z ludźmi nieprzyjaznymi dla mojego ludu. Przed ludem prawdę i tylko prawdę będę prawił. Swojego Boga będę obnosił na ołtarzach, ale w swoim domu. Nie będę prowokatorem, zakładając na łeb czapkę Pinokia. No. Złamanie siedmiu przykazań skazuje mnie na banicję. Przed wyjazdem 100 batów na dupę i 31 pałów po łbie, połączono z utratą majątku, bądź na długoletnie przebywanie w dybach. Pytanie, która świnia się będzie pchała do koryta? Więc po chuj wy się łanizujecie tymi plakatami, Tusk, Komorowski, kurwa, Kaczyński, następny i tak dalej. Zróbcie, kurwa, coś, referendum. Ustalcie, kurwa, dekalog dla polityka. Który polityk się będzie, kurwa, łapał za władzę, jeżeli nie będzie mu kradł? Który polityk się będzie brał za politykę, jeżeli zakaże mu się cudzołożenia współpracownicami i współpracownikami, bo teraz pedalstwo jest, zaczyna być popularne, to mogą się ryćkać i faceci, prawda? Który polityk się będzie pchał na mównicę, jeżeli tam go wylansują, będzie stał 2 godziny, będzie pierdolił głupoty i obiecywał, kurwa, gruszki na wierzbie? Który polityk będzie się pchał, jeżeli będzie się układał spiskowo układami mafijnymi, politycznymi, prawda, etnicznymi i tak dalej, przeciwko temu kurwa ludowi, który go wybrał? To macie w Polsce teraz klasycznie. Itd., itd. Skoncentrujcie się na tym, przychodzicie, pierdolicie, czytacie tam, kurwa, cytujecie jakiegoś mądrego, profesora, kurwa, doktora, głupiego, robotnika, chuj z tego jest. 10 lat zleciało, coście kurwa wymyślili. Macie, kurwa, biedę, po dupie was, kurwa, biją, jak was czesali, tak was czesą. I to właśnie ci, kurwa, ludzie, których wybieracie. Wy, kurwa, wy, matoły, idziecie do urn, wybieracie ich, a oni was później, kurwa, w chuja robią. Dlatego na naczelnego się możecie gniewać, że nazywa co niektórych bydlakami. Ale jesteście bydlakami, tymi bydlakami was uważają ci najwięksi, którzy wami, kurwa, kierują, którzy stoją na szczeblach władzy. Oni was za nich mają, nie naczelni. Bo cały system postępowania ich w stosunku do was świadczy o tym, że nie traktują was jako normalnych ludzi, tylko jako idiotów, półgłupków, kurwa, takich, kurwa, ze świata zwierząt, gdzieś, którzy wypierdolili zagrody, dla których dano ekonomów, nie pilnują, kurwa, w zagrodzie. Także skoncentrujcie się na jednej rzeczy. Petycje piszecie, kurwa, tam, gdzie. Przecież Tusk by nie kandydował na prezydenta. Dlaczego by kandydował? Tyle łapówek, co, kurwa, już wziął, tyle układów innych, partyjnych jeszcze, zaszłościowych. Nie gotowo, bo jeżeli by go złapano na jednym, wyprowadzono w Warszawie na plac zamkowy, gdyby by, kurwa, postawiono, przykuto by go, wpierdolono mu, kurwa, 100 rympałów na dupę, 30 rympałów, kurwa, dyszlem po łbie, spakowano by mu walizkę i spytano by się, gdzie chce, kurwa, szukać wolności, sprawiedliwości, żeby tam wypierdalał, na pewno by się nie pchał. A tak się tworzą układy mafijne i później was doją, biednych, kurwa, ludzi, chodzicie, kurwa, pracujecie, obojętnie na jakich stanowiskach i wszędzie was, kurwa, okradają. Wszędzie okradają. No ale co? To jest wyższa szkoła jazdy, nie dla was. Wy jesteście zajęci, kurwa, dłubaniem w nosie. Czy jutro, kurwa, będzie zabawa? W telewizji, kurwa, jakiś show poleci? Tak. Kto przyjedzie, kogo zobaczycie? Ile na parach będzie wódki, czy ktoś znajomy? To są wasze, kurwa, problemy, tumany jebane.